Cześć Wam! Dzisiaj przychodzę do Was z obiecanym filmem na temat ulubieńców zeszłego roku. Oczywiście będą to ulubieńcy z kategorii makijaż. Nie dodawałam żadnych ulubieńców z pielęgnacji, dlatego że stwierdziłam, że na przestrzeni zeszłego roku było bardzo, bardzo dużo u mnie różnych kosmetyków i tych niskopółkowych i wysokopółkowych i tak naprawdę nie wiem, czy byłoby fajnie, żebym pokazywała 5 kremów nawilżających, których wszystkie były moimi ulubieńcami. Ale powiem Wam, że mam w tej chwili krem pod oczy, krem na noc i preparat, na razie tak ujmę, preparat do twarzy taki naprawczy, które zawładnęły moim sercem już kilka dobrych tygodni temu, powiedzmy pod koniec roku. I być może niedługo właśnie nagram taką jakąś aktualizację na temat pielęgnacji twarzy. Poza tym z moim serem jest średnio cały czas z różnych powodów, więc no nie chciałabym za bardzo się wymądrzać, mając na twarzy demony. A teraz już może przejdźmy do ulubieńców. Postarałam się mniej więcej pogrupować te produkty, natomiast jeżeli coś mi się gdzieś wkradnie bokiem, to na pewno mi wybaczycie, mam nadzieję przynajmniej. Zacznę może od kategorii, która jest bardzo mała i która nie jest moją ulubioną kategorią w makijażu, to są produkty do ust. Tak szczerze mówiąc, to w ogóle nie chciałam nic do ust wrzucać, dlatego że dla mnie jakby wszystkie pomadki są fajne, wszystkie błyszczyki są fajne i rzadko się zdarza coś, co super mnie powali. Mam bardzo dużą kolekcję szminek z firmy MAC, dlatego że lubiłam je stosować na klientach, są one bardzo trwałe, mają różne kolory, piękne wykończenia itd. Natomiast mam też bardzo dużą kolekcję szminek firmy Avon, które bardzo lubię. Uważam, że są bardzo dobrymi produktami, fajnej jakości, nawet porównywalnymi właśnie z tymi, jak one są, Stain z Maca, Stain, Satin, nie wiem jak się nazywałem, ale jest jeden rodzaj wykończenia. Dlatego jakoś specjalnie nie chciałam produktów do ust dodawać, natomiast pokażę Wam trzy błyszczyki i pokażę je dlatego, bo je faktycznie używam codziennie, albo prawie codziennie wędrują ze mną w torebce, więc jest to chyba znak jakiś, że są ekstra. Pierwszy błyszczyk to jest ten, który mam na ustach, to jest Bourjois Effect 3D Max w numer 11. Kolor prezentuje się tak, to jest taki nude różowy odcień, bardzo uniwersalny, bardzo błyszczący, bardzo odbijający światło. Pięknie wygląda zarówno na szminkach. Ostatnio ktoś mi napisał taki bardzo hejtowski komentarz, że mam się patrzeć w obiektyw, a nie w dół. Patrzę w dół, jakby ktoś jeszcze nie widział, bo mam tu lustro. Jak opisuję Wam teraz kolor, to tak jakoś automatycznie sobie chcę na niego popatrzeć. A błyszczyk jest bardzo drogi, nie pamiętam ceny, ale one chyba kosztują około 30-40 nawet złotych. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli nie macie całej kolekcji błyszczyków i chcecie kupić jeden, to te Bourjois Effect 3D są bardzo fajne. Trochę się kleją, ale są przez to też bardzo trwałe. No niestety tak to jest, że jeżeli błyszczyk ma być super długotrwały, to będzie się bardzo kleił. Drugi błyszczyk to jest Butter Gloss z NYXa. NYX niestety też jest w Polsce bardzo drogi, ja go kupiłam w Douglasie, w Galerii Bałtyckiej, nie, w Rivierze. Kolor to jest Tiramisu, pokazywałam Wam już ten produkt, bardzo naturalne wykończenie, całkowicie bez drobinek, bardzo naturalny kolor, takie lekkie nude, ale cały czas naturalne, świetnie pasuje do po prostu wszystkich makijaży, bardzo, bardzo uniwersalne. I trzeci produkt. Chyba Wam jeszcze nigdy o nim nie mówiłam, pokazywałam go na Instagramie, on niedługo będzie w Denku, bo już go prawie skończyłam. Kupiłam go, z tego co pamiętam, jakoś tak w maju na lotnisku. To jest Lip Maximalizer z Diora, z aktywnym kolagenem. I to jest taki produkt dwa w jednym, bo z jednej strony to jest kosmetyk do jakby makijażu, bo to jest po prostu błyszczyk przezroczysty z bardzo, bardzo delikatnymi drobinkami, których praktycznie nie widać, który przepięknie odbija światło od ust. A z drugiej strony jest to produkt taki powiększający usta, czyli taki ten mrowiący, wiecie, ale z trzeciej strony jest to po prostu produkt z dużą zawartością aktywnego kolagenu, który działa regenerująco na usta i ja stosuję ten produkt na noc. Też stosuję go czasem w cień, ale generalnie stosuję go na noc jako taką kurację regenerującą. On bardzo, bardzo, bardzo przyspiesza regenerację ust popękanych, szczególnie teraz, kiedy wiecie, no jest pogodeka, jest kaloryfery, te sprawy i moje usta na przykład w tej chwili cierpią, a jeszcze do tego zawsze te skórki poobgryzam. Wiem, to jest obrzydliwe, ale prawie wszyscy tak robimy. I to bardzo przyspiesza regenerację ust.
bardziej niż wszelkiego rodzaju palmersy. Nie pamiętam, ten żółty taki amerykański śmierdzielek mentolowy. Nie pamiętam, jak ten produkt się nazywa, ale pewnie wiecie, o co mi chodzi. W naturze można kupić takie żółte, w żółtej tubce jest, albo jest taki w sztywcie. Nie mam pojęcia, bo mam dziurę, nie wiem, jak się nazywa, ale wy wiecie na pewno, co, o czym mówię. Ten bardzo przyspiesza regenerację ust, kolor jest tylko 1001. I powiem wam, że tak jak nie jestem jakąś wyjątkową fanką kolorówki firmy Dior, tak to sobie na pewno kupię, jak mi się skończy. Jego ostatnio na lotnisku widziałam za 8 dych. Nie wiem, czy już mówiłam, jaka jest cena. Ja jakoś za niego koło 100 zapłaciłam, a w Sephorze czy tam w Douglasie on chyba kosztuje jakoś 130 zł, coś takiego. Ale jest naprawdę fajny i faktycznie są usta powiększone. Powiem wam szybko jeszcze o dwóch produktach do brwi. Się upewnię, tak, o dwóch. Pierwszy to jest mój absolutny hit. Najczęściej używam, to jest kredka firmy L'Oreal, nazywa się Super Liner Brow Artist. Ja mam w kolorze 02 Blondie, mam ją też teraz na brwiach. To jest taki średni brąz z dość wyraźną szarą nutą. Z jednej strony jest kredka w kolorze takim właśnie szaro-brązowym, halo, już powiedziałam to. A z drugiej strony jest wosk, który jest też w formie kredki, który fajnie układa brwi, nie jest za twardy, nie jest za miękki. Ogólnie kredka jest moim zdaniem idealna, dlatego że ma idealną konsystencję, nie jest za twarda, nie jest za miękka. Jest dość porównywalna z kredką na przykład z Catrice, natomiast teraz fajnie, że ma ten wosk z drugiej strony, a dwa ma ładniejszy kolor, jak dla mnie, dla mojego koloru brwi. I drugi produkt, którym się właściwie skończył, właściwie powinien wylądować w Danku, to jest Gimme Brow z Benefitu w kolorze Light. Przepięknie utrwala brwi, nadaje lekki kolor, u mnie akurat lekko rozjaśnia, lekko zagęszcza brwi, bardzo go lubię, ma bardzo wygodny, precyzyjny aplikator, kosztuje chyba 115 zł, jest bardzo drogi, ale uważam, że to jest jeden z takich topowych produktów, jeżeli chodzi o brwi. Przebił u mnie Aqua Brow i inne tego rodzaju produkty. Na pewno bym go kupiła, gdyby nie to, że mam całą masę produktów do testów do brwi i no teraz będę powracać na falę z filmikami. Mam nadzieję, że znowu będą się ukazywać w tym filmie w tym trybie co najmniej 3 filmów tygodniowo, więc będziemy dużo różnych rzeczy używać. Ale jeżeli nic mi tak nie podejdzie jak to, to pewnie go kupię ponownie. Ta kredka z L'Oreal jest genialna, gdyby nie jej cena, bo z tego co ja kojarzę, to ona kosztuje jakoś z 3 dychy, jest dość droga, a tym bardziej jak na kredkę. Ale naprawdę warto, bo jest świetna. Następne produkty, które wam pokażę, to będą tusze do rzęs i wybrałam 3. Podejrzewam, że jest ich więcej. Ale wybrałam chyba 3 takie... 4. I'm sorry. Wybrałam chyba 4 takie najmocniejsze. No już jeden mi się przypomniał, którego nie mam po prostu pakowania. Wybrałam te, które mam w szufladzie po prostu i z nich te, które najczęściej używam. Pojawiłby się też jeszcze ten srebrny z Essence tutaj pewnie. Ale nie ma go. Ten jest jeszcze świetny jako wodoodporny. To wam tylko szybko pokażę. To jest Glamour Doll Waterproof Volume Mascara z Catrice, świetny, wodoodporny, przeżył straszne płacze, nie będziemy wnikać jakie płacze, ale nie ruszył się w ogóle, więc serdecznie go wam polecam. Nie wiem, czy nie jest jakimś odpowiednikiem, kto to ma tą doll? Lancome chyba. Bardzo fajna szczoteczka silikonowa z ostrymi takimi włoskami, jeżeli takie lubicie. A wracając teraz do tuszy moich ulubionych, przede wszystkim Miss Sporty Studio Lash, od lat mój ulubiony tuż do rzęs, wróciłam do niego teraz po długiej przerwie, przeprosiłam go, koszt niecałe chyba 10 zł, z tego co pamiętam, około 10 zł dostępny w naturze, wszędzie gdzie są szafy Miss Sporty, efekt sztucznych rzęs, oblepia rzęs, trzeba się nauczyć go używać, zostawia bardzo dużą ilość produktu na rzęsach, ma śmieszną niesymetryczną szczotkę, którą z jednej strony możemy wyczesać, z drugiej strony nałożyć dużą ilość produktu. Więc dla fanek bardzo, bardzo dużego, takich dużych rzęs, wiecie, efektu sztucznych rzęs. Drugi to jest Clinique High Impact Mascara, miniaturka. Śmieszne jest to, bo robiłam pierwsze wrażenie tego produktu i trochę go skrytykowałam, to znaczy powiedziałam, że nie jestem jakby zachwycona. Natomiast potem chyba też gdzieś przepraszałam ten tusz, bo pisałyście mi, że on musi trochę podeschnąć, żeby zyskać swoje właściwości. Bardzo fajny efekt, troszkę naturalniejszy. Chociaż nie jest to jakiś super delikatny, nie to mam na myśli, po prostu jest naturalne, że są wydłużone, dość takie cienkie i wyczesane, ale uwielbiam go po prostu do dolnych rzęs i jak będzie na jakichś promocjach albo jak w moim outlecie go dostanę, to będę go kupować po to, żeby do dolnych rzęs stosować, bo uwielbiam go za efekt na dolnych rzęsach, dzisiaj mam. Kolejny to jest Inglot Perfect Length
And Define Mascara. Z grzebekiem, dzisiaj mam nim górne zrobione. Efekt sztucznych rzęs, trochę trzeba uważać, bo nie wiem czemu moje rzęsy po tym tuszu skręcają się do środka, do nosa. Bardzo czarny, nie osypuje się, nie odbija się, żaden z nich się nie osypuje, bardzo go lubię. Natomiast wydaje mi się, że raczej jest to tuż do dłuższych, gęstszych rzęs. I ostatni to jest Weekend Daring Volume Mascara z Avonu, bardzo duża szczotka. Bardzo pogrubiający, wydłużający rzęsy i podkręcający, bardzo długotrwały. Powiedziałabym, że jest to tuż wodoodporny, nie wodoodporny, tylko wodoodporny, czyli taki, który jest ciężko zmyć. Wiem, że wiele osób właśnie narzeka za to na niego, że jest go ciężko zmyć, ale z drugiej strony dzięki temu on jest długotrwały, nie osypuje się, bardzo go lubię, mam już chyba za trzecie opakowanie. Dobra, to były tusze. Teraz przejdźmy do takich dwóch produktów do twarzy, które są podobne, a w zasadzie do oczu, które są podobne, ale bardzo różne. Jeden produkt to tutaj, to jest Chubby Stick z Clinique, kupiony też w outlecie. Kolor to jest 01 lub 02. Jeżeli uda mi się znaleźć, to Wam napiszę. Niestety nie ma już na nim żadnego opisu, więc nie jestem pewna, jaki jest to kolor. Tu tak bardzo grubo go wysmarowałam. To jest metaliczny, szampańsko-beżowo-różowy, beżowo beżowo-brzoskwiniowy, o tak bym powiedziała, kolor. Cudowny po prostu, trochę może nawet takie różowe złoto mi przypomina. Jest to moim zdaniem bardzo uniwersalny produkt do stosowania na całą powiekę albo na szczyty kości policzkowych. Bardzo go lubię, czy w wewnętrzne kąciki. Zawsze jak go mam na całej powiece na szybko nałożony, to pytacie mnie, co takiego ładnego mi połyskuje. Tu macie restarty, jakby miał być na policzku. Cena jest dość wysoka, bo chyba około 70-80 zł, ale ja go kupiłam w outlecie za połowę tej ceny i polecam Wam serdecznie. Jest dość suchy, nie zbija się, nie zbiera się w załamaniu. I druga rzecz do oczu to jest Essence Big Bright Eyes Highlight It Nude. To jest kredka, którą ja używam na linii wodnej oka w ładnym takim różowo-cielistym odcieniu. Bardzo długo się utrzymuje, bardzo ładnie wygląda. Polecałyście mi różne i z Inglota, i nie z Inglota. Ta jest moja ulubiona, najdłużej się utrzymuje, jest najbardziej kremowa, nie podrażnia mi oczu, nie zbiera się w wewnętrznych kącikach i jest po taniości tak zwany. Dwa podkłady. Tam tararom. Na pewno wszyscy są bardzo ciekawi, jakie były moje hitowe podkłady. I tu są zdecydowanie dwa. Oczywiście jest więcej podkładów, które ja bardzo, bardzo, bardzo lubię i mogłabym Wam polecać, ale wtedy prawdopodobnie ten film zmieniłby się z ulubieńców roku na, nie wiem, ulubieńców podkładowych czy coś w tym stylu. Więc tak, tańszy Astor, kto zgadł, Perfect Stay z bazą. Lubię go tak bardzo, że mam dwa odcienie, żeby je mieszać, ciemniejszy, jaśniejszy. Test jest, więc można obejrzeć. Bardzo fajny, rozświetlający, długotrwały produkt, który pięknie wygląda na twarzy, bardzo ładnie kryjący. I drugi to jest MAC Studio Fix Fluid, czyli mój święty gral. Pytacie mnie często o to, czy wolę ten, czy wolę Prolonguer. Różnica moim zdaniem między nimi jest taka, że ten mocniej kryje i ten dłużej się utrzymuje, żeby było śmieszniej, niż Prolonguer. To jest podkład hardcore, ja go nie używam na co dzień i raczej nie będę używać na co dzień, ale nie dlatego, że nie wiem, że się boję, że mnie zapycha czy cokolwiek. Trochę go oszczędzam chyba. Mam tyle podkładów, że nie czuję jakby potrzeby i przymusu używania go na co dzień. Cudnie wygląda na zdjęciach, pięknie prezentuje się na żywo. Oczywiście musi być umiejętnie nałożony na dobry krem rozświetlający, lekko przypudrowany, w moim przypadku suchej cery, czymś rozświetlającym. Wygląda po prostu obłędnie. Polecam Wam Studio Fix Fluid z MAC-a. Można go nakładać gąbką, na mokro, można go nakładać pędzlem, uzyskać różne efekty. Korektory. Mam cztery korektory, jednego zapomniałam i szybko Wam o nim powiem. To jest korektor do cery Catrice Camouflage, mam go w torbie na siłownię. Bardzo jasny, cudnie wpasowuje się w moją karnację, kolor 010, mam tutaj na myśli, nie pamiętam jak się nazywa, light czy ivory czy coś takiego. Bardzo kremowy, bardzo dobrze kryjący korektor, porównywalny moim zdaniem i z tego co pamiętam, ja miałam film tanio, drogo z nim, do tego korektora, to jest, jak on się nazywa? Studio Finish, tak. Ta paleta to jest jakby ten produkt z tego, chyba nic nie mylę. Chyba nie mylę. Wydaje mi się, że to są Studio Finish korektory. W każdym razie mamy tutaj 6 odcieni. To jest paleta średnia. Kupiłam ją, bo jak jestem wysmarowana samopalaczem, to za bardzo nie mam korektorów, mam same jasne. To jest NC25, który używam najczęściej i tutaj jest peach do używania pod oczy. Genialne korektory, bardzo dobrze kryjące, bardzo kremowe, pięknie się wtapiają, pięknie utrzymują, można nakładać na podkład, pod podkład.
naprzypudrowaną już twarz, one się ładnie rozprowadzają. Ten jest do likwidowania zaczerwienień, te w moim przypadku są bardziej do konturowania, bo nie wiem, czy kiedyś pojadę takim hardcorem. No może ten jeszcze kiedyś wykorzystam, to jest NW... NC, czekajcie, to jest NC 30, a to jest NC 35. Z drugiej strony są NW 25 i 35. I średnio żółty, i średnio piczowy. Średnio piczowy. Czajcie. Natomiast to jest różowy, bo to jest NW 15, czyli taki bardzo jaśniutki pod oczy. Można używać je pod oczy, natomiast ja z nich na pod oczy lubię tylko ten tutaj właśnie jasny. I to są moje jakby do twarzy. Drugi, który jest takim uniwersalnym moim do twarzy i pod oczy, to jest Double Wear Estée Lauder i to jest 07 Warm Light. Żółtawy korektor, bardzo długo utrzymujący się, przypomina trochę mi Prolongwear z MAC-a, ale mam wrażenie, że Prolongwear jakby trochę ładniej wygląda, trochę lepiej kryje. Prolongwear'a nie mam tutaj w ulubieńcach, bo miałam go zawsze, więc tym razem go nie będzie. No i te dwa, które znacie, NYX HD, test tego produktu macie na moim kanale, jeden z moich topowych korektorów pod oczy i Kobo Modeling Illuminator, to jest bardziej taki rozświetlacz, produkt do korygowania kształtu twarzy. Co ciekawe, jesteście anty temu produktowi z Kobo. Pisze, ostatnio gdzieś o nim wspominałam, było bardzo dużo komentarzy, że nie jesteście zadowolone, że nie kryje czy co, nie wiem, mi kryje, ja jeżeli potrzebuję, to nakładam trochę więcej, nie wiem, może formułę zmienić czy coś, nie wiem, naprawdę go bardzo lubię.